Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na W50, jesteśmy na naszym magu i po raz kolejny mamy jakieś ciekawe procenty na lożki, dzięki czemu też nagram sobie po prostu odcineczek, jakieś levele myślę, że wbijemy i coś tam się na tym magu zadzieje. Wiadomo, jest to nasza druga main postać, zaraz po wojowniku, więc dobrze by było tutaj na bieżąco wszystko klikać. Na weekendzie epickim się przebrałem, na pewno to co najważniejsze to, że znalazłem broń 60%, jak widzicie, także już te runki można powiedzieć, że w końcu są kompletne. Wymieniłem też oczywiście broń, z tego co kojarzę też pachołkom wymieniłem bronie. Pachołki tutaj akurat nie mają jeszcze 60%, ale to już myślę, że na legendarnym lochu sobie dropniemy, dlatego że no 57-58% to prawie 60%, to nie ma co aż tak się napinać. No jak sami wiecie, bardzo ciężko te równe 60% znaleźć. No ale tutaj co miałem takie przestarzałe, bodajże buty, rękawice, chyba czapkę, no i broń również sobie wymieniłem. Zobaczcie, że broń ma bardzo, ale to bardzo fajny rozrzut, wręcz można powiedzieć, że taki maksymalny prawie, jaki mogłem znaleźć, więc z tego też jestem zadowolony. No i co? I będziemy sobie tutaj klikać lożki, a oprócz tego powiem wam, co ciekawego się zadziało, jakie są nowości związane z grą, bo między innymi są kodziki adwentowe, to pewnie już wiecie z tytułu, do których zaraz przejdziemy i powiem wam dokładnie o co chodzi, bo niestety wczoraj nie mogłem nagrać na ten temat odcinka, nie miałem jak, nie było mnie w sumie prawie cały dzień w domu. No i tak jak mówię, pogadamy sobie o tym, co ostatnio się działo, więc myślę, że powoli możemy zaczynać, a wy w tym momencie pamiętajcie, aby zostawić kciuka w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Wreszcie normalny odcinek, mi się wydaje, że uda mi się nagrać bez żadnego tam wiecie, bez żadnej choroby czy coś, bo już powiem szczerze, że mnie to troszkę męczyło, że nie mogłem normalnego odcinka dla was nagrać. No i co, mam tutaj przede wszystkim całe EQ zawalone epikami, bo wiadomo był weekend epicki, więc pokupowałem sobie do kibelka. No i co za tym idzie, nie będziemy nic klikać tornada, ale tornado poklikaliśmy bardzo mocno ostatnio, jak był ten odcinek, gdzie ogłaszałem konkurs na grzyby, to tam wam o tym opowiadałem, więc no tornada i tak myślę, że jakoś bardzo nie dopchniemy, ale dobra, zaczniemy sobie tutaj od króla, bo na niego mamy jedne z fajniejszych procentów. Może jeszcze w ogóle zanim zacznę, to zobaczymy tutaj jak ten portal do piekieł, ale raczej, no właśnie, raczej go nie ubijemy, raczej nam jeszcze tutaj dość dużo brakuje. I okej, co ciekawego, przede wszystkim konkursik był na grzybki, to pewnie wiecie, chociaż powiem wam szczerze, że wbrew pozorom wcale tak dużo osób w nim nie wzięło udziału. Kiedyś konkursy na grzyby, filmy z konkursami były jednymi z najbardziej rozchwytywanych z oczywistych względów. No a tutaj mimo tego, że nagroda była fajna, bo za pierwsze miejsce było 500 grzybów, więc no to jest myślę, że dość sporo, jak na taki, można powiedzieć, że bez okazji, no bo Black Friday to jest takie, wiecie, taka powiedzmy mała okazja, jeżeli chodzi o gierkę oczywiście. No to mimo wszystko bardzo fajna była nagroda, no i co prawda było tam 600 osób się zgłosiło, więc to jest dość dużo, no ale mimo wszystko ten film nie zrobił jakichś tam dużych wyświetleń, dokładnie, bardzo szybko padło, fajnie, ten film nie zrobił jakichś tam ogromnych wyświetleń i też tak jak mówię, zainteresowanie nie było wcale jakieś ogromne. Tak więc to w sumie jestem troszkę zdziwiony, no ale oczywiście tak jak wam, kiedy ja wam nagrałem ten film, chyba w czwartek. No to w czwartek, tak jak ogłosiłem właśnie, że w sobotę sobie zrobimy losowanie, w sobotę były wyniki konkursu, ktoś może nie widział, generalnie zgłosili się wszyscy zwycięzcy oprócz jednego. Jeden kolega, który wygrał 125 grzybków, bo jeżeli nie wiecie, jeżeli was to nie interesowało, dobra, czekajcie, co my tu mamy w ogóle kolejnego, bo na tego króla mieliśmy spoko i teraz na tego mamy też sporo. Jeżeli was to nie interesowało, to pierwsze miejsce było 500 grzybów, za drugie i trzecie było 125 i za czwarte i piąte było 50, czyli po prostu można by powiedzieć, że no takie w miarę nagrody, tak szczerze, 5 zwycięzców było, więc no coś tam można było wygrać, a nic was to nie kosztowało, bo wystarczyło zostawić komentarz. No i tak jak mówię, jedna osoba się nie zgłosiła, która wygrała 125 grzybów, czas na zgłoszenie był do wczoraj, czyli do niedzieli do godziny 20, no więc jeżeli się nie zgłosiła, to ja rozlosowałem ten kodzik na Discordzie. Na Discordzie zrobiłem takie mini challenge, powiedzmy, mini takie wyzwanie czy coś, no jak zwał tak zwał, żeby po prostu wymyślić jakiś krótki wierszyk, bo i tak na to dałem chyba tam z pół godzinki czy nawet nie, krótki wierszyk, żeby się rymował, nawet mogły być tam cztery wersy powiedzmy związanych ze mną, no i po prostu wysłać mi to na PW. Kilka osób się zgłosiło, bo naprawdę kilka fajnych wierszy, zastanawiałem się dość długo,
kogo wybrać, komu rozlosować ten kodzik, no ale ostatecznie po 20 wybrałem zwycięzcę i rozlosowałem. Także tutaj też dla was taka anegdotka, powiedzmy, że warto być na Discordzie, warto na tym Discordzie po prostu siedzieć, bo takie rzeczy się zdarzają. Oprócz tego na Discordzie was informuję o takich najbliższych, powiedzmy, wydarzeniach, jeżeli nie mogę na ten temat nagrać film, co na przykład jeżeli chodzi o kody adwentowe miało miejsce wczoraj, bo wspingowałem wszystkich, którzy mają rangę Shakesa i po prostu o tych kodzikach wam powiedziałem, tak więc warto na tym Discordzie być i zapraszam. I jeszcze na Twitcha warto wbijać, nie wiem czy to powiedziałem w ogóle, powiedziałem o subiku, powiedziałem o kciuku w górę, bo wiem, że miałem mówić, ale czy to powiedziałem, czy przeszedłem do czego innego, nie pamiętam. W każdym razie kciuka też możecie zostawić i oczywiście subika. Tak więc, no tak wyglądał konkurs zamknięty, to co mówiłem na filmie z wynikami. Najbardziej wam dziękuję za to, że najprawdopodobniej na S40, z tego co wiem, w sensie na pewno było trzech youtuberów, którzy mieli swoje kody, a ja mimo tego, dobra, udało się go kliknąć, fajnie, a ja mimo tego, że z tych trzech youtuberów byłem gdzieś tam liczbami najniżej, to z tego co wiem, mój kod na S40 polskim zrobił najwięcej użyć, czyli po prostu, no można by powiedzieć, że najwięcej graczy z niego skorzystało, którzy zaczynali na tym serwerze, za co oczywiście wam pięknie dziękuję i tak jak mówiłem, między innymi też dlatego dostałem te kody, bo po prostu no tutaj jakby no to co wam obiecywałem, że jak pokażemy, że faktycznie tworzymy dużą społeczność, to i te kody będę mógł dla was częściej ogarniać, jakieś losowania, jakieś giveaway i tak dalej, więc no to co mówiłem, także oczywiście to jest głównie wasza zasługa, za co dziękuję. I teraz jak będzie jakiś kodzik na kolejne serwery, będę się starał, żeby na każdym serwerze mieć swój kod, żebyście tam mogli sobie użyć, kto planuje iść na W52, jeszcze nie wiem czy będzie, poczekajcie, gdzieś tu powinna być wiadomo o tym serwerze nowym, bo teraz w piątek wychodzi W52 w ogóle, kto nie wie, ale nie ma tej wiadomości, nie wiem czemu. W każdym razie jak tam się już będę pewny, że będę miał swój kodzik, to również wam nagram na ten temat film, żebyście wiedzieli, bo na razie jeszcze nie jestem pewien. Tak więc, no, tak to wyglądało, także dziękuję pięknie za użycie tego mojego kodu na S40, no i to takie jedno z odwdzięczeń, które będzie miało miejsce w przyszłości. No i tak, teraz te kodziki adwentowe, czyli to co was może najbardziej ciekawić, tutaj mamy jakieś rękawice, ale one nie są zbyt mocne. Weźmiemy je do toalety. Mamy coś dla wojownika. Oj, zobaczcie, no tu tracimy 2 koła pancerza, więc bardzo dużo, no ale 88 stat, myślę, że piechotą nie chodzi, więc jak najbardziej tutaj sobie wymienimy. W ogóle może was ciekawić, co tam na zabójcy przez ten Black Friday się podziało jutro. Jutro myślę, że nagram z tego zabójcy wam film i jutro wam pokażę, co tam się wydarzyło i może jeszcze coś postaramy się docisnąć, więc to taka anegdotka. No i tak, kody adwentowe, na co my mamy teraz najfajniejsze procenty, tutaj widzę na nordyckich bogów, ale oni mają, to jest ten wąż Midgardu, 420 level, no to jego warto kliknąć, ponieważ da nam już 300 milionów expa. Jeżeli chodzi właśnie o te nasze kody adwentowe, to w ostatnich newsach, czyli bodajże w środę, twórcy pisali, żeby śledzić uważnie podczas tego okresu adwentowego ich social media, czyli tam jakiegoś Twittera, Facebooka, Instagrama, no i faktycznie będą kodziki. Już wam pokazuję grafikę, jak to tu wyglądało, czy to jest ta grafika, tak, to jest ta. Jak widzicie, mamy na górze 4 świece. Świece, jak wiemy, podczas adwentu, przynajmniej ja się tak dowiedziałem, bo nie wiedziałem osobiście, jakoś mnie to nie obchodzi, no ale nieważne, zapalamy co niedzielę. I jak widzicie, na górze mamy 4 świeczki, z tego już jedna się pali. I z tego co wiem, po prostu teraz od ostatniej niedzieli, czyli od wczoraj, przez kolejne tam jeszcze 3 niedziele, łącznie 4 oczywiście, będziemy mieli gdzieś tam na socialach Shakesa taki kodzik podany. Ten, który tutaj macie, jak widzicie, jeden podłoga Advent, podłoga 21, dawał nam nieśmiertelkę. Więc to akurat spoko, tak jak mówię, no niestety nie mogłem nagrać dla was wczoraj odcinka, on by tylko działał wczoraj, czyli tylko w niedzielę mogliście od tam północy do 23.59 go sobie użyć i dostawaliście, tak jak mówię, darmową nieśmiertelkę. Teraz on już nie działa, to myślę, że wam mogę schować, no i teraz sobie
tutaj wpiszemy, żeby wam pokazać. Ja oczywiście na każdym kodzie użyłem, no bo jak dają za darmo, to trzeba brać, jak to typowy Polak, powiedzmy. No ale jak widzicie, poczekajcie, co tam pisało, bo kurde, dziś jestem taki roztargniony. Nie wiem, co wam powiedziałem, co nie, gdzieś dziwnie. No ale dobra, no właśnie, wpisany kupon już wygasł, bo tak jak mówię, jego mogliśmy użyć tylko w niedzielę. No i z tego, co wiem, w kolejnych niedzielach też ma się jakieś kody pojawiać. Ostatnia niedziela, czyli ta czwarta, ma być jakaś fajniejsza nagroda, taka potężniejsza, powiedzmy, więc po prostu śledźcie to, a jeżeli nie macie ochoty śledzić, to bądźcie u mnie na Discordzie, bo ja co niedzielę będę was pingował, jaki mamy kodzik w tą niedzielę i po prostu będziecie sobie mogli tego użyć, dostaniecie powiadomienie, także warto być u mnie na Discordzie, jeżeli ktoś nie ma ochoty śledzić Instagrama, Facebooka czy tam innych rzeczy shakesowych. No i tak, takie coś zrobili, myślę, że to akurat spoko, darmowa nieśmiertelka, jak najbardziej git, każdemu się przyda, zobaczymy, jakie będą kolejne nagrody. No i tak, jeżeli chodzi o kody adwentowe, to chyba tyle. Chyba takie najważniejsze rzeczy, które wam miałem powiedzieć, to wam powiedziałem. Nic tam więcej jakby ciekawego w tym temacie akurat nie ma. No i tak jak mówię, jeżeli chodzi o nowy serwer, no to startuje W52. Także tyle z nowości, jeżeli chodzi o gierki, tyle z nowości, jeżeli chodzi stricte o mój kanał. I udało się kolejnego przeciwnika nam tutaj pokonać. Więc dobra, wąż Midgardu nam padł, już mamy 3 lochy. Z tego król nam chyba nie dał jeszcze dokładnie 300 milionów, natomiast te dwa nam dały. No i co, lecimy dalej. Powiem wam szczerze, to były 3 lochy, na które miałem najfajniejsze procenty, więc tutaj jeżeli o to chodzi, to już mamy to pokonane. No i tak, teraz mam na górę Olimp 0,36%, ale to jest 360 level, więc chyba nie warto. Na 13 piętro w mroku mamy 0,30%, tutaj na tą tyrankę Tacy, natomiast na Esteros, na obrońcę mamy 0, oj nie ten, w strefie światła oczywiście, 0,24%. Jeżeli udałoby nam się go pokonać, to prawdopodobnie udałoby nam się go również pokonać tą niepalną. Co za tym idzie? No, dostaniemy jajko z pupilem, dostaniemy najprawdopodobniej nowy level, dokładnie, bo to będzie 600 milionów expa. No i z racji tego, że te procenty są dość bliskie sobie i dość podobne, to chyba będziemy klikać już do końca odcinka Esteros, dlatego że Esteros, no, wydaje mi się, że będzie najbardziej opłacalny dla was właśnie z racji tego pupila, bo tutaj, jak widzicie, co prawda jeszcze nam się nie śpieszy, bo jeszcze tego hydrowira nie mamy dokarmionego do końca, no ale dobrze by było już tego kolejnego pupilka złapać. Zresztą no sami widzicie, że tutaj jeżeli o to chodzi, no to ewentualnie jeszcze tą tyrankę Tacy, bo ona nam da 300 milionów expa, ale to już lepiej na koniec tego obrońcę właśnie spróbować poklikać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No to jest wojownik, my jesteśmy tym magiem, mamy bardzo fajny rozrzut, jeżeli by nam się z górnego rozrzutu trafiły krytyki, no to myślę, że nie będzie co zbierać po tym obrońcy. No i zobaczcie, że tu mu w ogóle co chwilę zostaje jakieś tam 15 milionów, 17 milionów, to może nie być wcale takie najprostsze, ale też może nie być najtrudniejsze, bo pamiętamy, że bardzo często, jeżeli chodzi o tych wojowników, na których mamy właśnie takie małe procenty, to bardzo często oni padają dosłownie po kilku grzybkach. No ten jeszcze już nie padł po kilku, więc to już wiemy, że nie będzie tak łatwo, no ale może uda nam się go pokonać. No i co? Dawaliście pod tym odcinkiem konkursowym, bo ja tam wam mówiłem, żeby możecie napisać byle jaki komentarz, ale możecie też dać jakieś propozycje co do filmów. Jedna propozycja mi się spodobała, ich nie było za dużo, ale akurat myślę, że nagram na ten temat film, zapisałem sobie tutaj na telefonie w notatniku, tylko muszę się do tego filmu przygotować, więc to tam tam w przyszłości, powiedzmy, będzie ten film. Natomiast też pod poprzednim filmem, czyli pod tym bodajże, nie pamiętam, ze środy, albo nie, w środę chyba nie było filmu, z wtorku bodajże, jeden z widzów dał bardzo, ale to bardzo fajny temat, mianowicie Leandero, bo ja was prosiłem, pamiętacie, jak oglądaliście w tamtym tygodniu odcinki, żeby właśnie podczas takiego klikania lochów dawać mi jakieś tematy na odcinki, żebym ja się mógł wypowiedzieć na jakiś tam temat. Nie musi być to koniecznie z grom związany, tylko mogą być też jakieś inne. Natomiast pisał mi właśnie, nie pisaliście tego dużo, ale na przykład Leandero napisał, jaką nową klasę postaci w grze chciałbym zobaczyć. No i stwierdziłem, że to akurat spoko, mogę się na ten temat wypowiedzieć, ale kto mnie śledzi, to raczej wie,
że jeżeli chodzi o klasy postaci, wydaje mi się, że już w tej gierce, przynajmniej na ten moment, na najbliższe lata, mamy wystarczającą ilość właśnie tych klas postaci. Nie wiem przez ile, przez 7 lat, czy tam przez 8, mieliśmy w grze tylko i wyłącznie 3 klasy postaci, był to mag, wojownik i zwiadowca i nikt nie narzekał. Potem był taki moment, że praktycznie co pół roku z każdym nowym krajowym serwerem wychodziła klasa postaci nowa, był to m.in. berserk, był to tam łowca demonów, był to druid, tam jeszcze paladyn, dobra, siedzi, udało się, ale super, no tego powiem wam szczerze, że się nie spodziewałem, że tak szybko on padnie, okej, no i teraz lecimy do niepalnej, tylko pytanie, czy tą niepalną pokonamy, powinniśmy w teorii. Tu mamy jakieś buty znowu, no niestety ja będę musiał coś sprzedać, bo a tu w ogóle mamy coś, co jest takie w miarę drogie i możemy oddać do kociołka, tu jest za 10 baniek, no ale niestety tego wiedźma nie chce, a cała reszta to jest chyba tania, no tu mamy niby broń, no ale broń to by dobrze było zostawić. Dobra, zobaczmy, czy coś tu jest ciekawego, co by się przydało naszym pachołkom. Tu daje plus 30, ale pancerza na minus, to nie ma co, plus 12, plus 14 pasek, no tutaj też, no dobra, no to chyba wrzucimy sobie może do kibelka, może akurat komuś się przyda, no dokładnie, zwiadowca plus 65, jak najbardziej git, jeżeli chodzi o punkty życia, to nie musimy wymieniać, bo zobaczcie, że i tak mamy 15%, także tu akurat jestem zadowolony, a, bo tutaj w nasiorze ma w ogóle 15% równe, to ciekawe, muszę im jeszcze tą łączną odporność ogarnąć, tutaj maguś nie ma odporności na błyskawice, no i wojownik ma bardzo malutko, póki co tylko zwiadowca ma, ale to tam w międzyczasie, może też podczas tego legendarnego lochu, bo wtedy będzie dużo epików leciało, to tą łączną odporność się szybko ogarnie. Dobra, tutaj odzyskujemy klejnot, tu robimy cyk, cyk, tutaj pyk, no i mamy wszystko tak jak być powinno i buciki o wiele lepsze, tu sobie jeszcze ulepszymy, co mamy ulepszyć, w sumie to nic nie mamy, dobra, no i teraz próbujemy tą niepalną, zobaczymy, czy z nią pójdzie jakoś ciężej, czy w miarę łatwo, więc tak jak mówię, no klas postaci, później był ten taki etap, gdzie wychodziło bardzo dużo, no i myślę, że jest to niepotrzebne, teraz zdecydowanie przesyt jest tych klas postaci, zdecydowanie wydaje mi się, dobra, mamy to, bo ze steroz ukończony nie dadzą mi powiedzieć, zdecydowanie za dużo i myślę, że przez kolejne lata powinien być stop i tych klas postaci więcej nie powinno być dodawane, dlatego że no mija się to z celem, zaczyna się robić syf, potem powstają takie kwiatki jak na przykład łowca demonów, który jest totalnym syfem, oczywiście jak śledzicie serię, to wiecie, więc no moim zdaniem no mija się to z celem, totalnie mija się to z celem, żeby coś takiego się działo. Powinna być przerwa na znowu kilka lat, moim zdaniem, tam powiedzmy 2-3 chociaż i kolejna klasa postaci wtedy ewentualnie mogłaby wyjść. Natomiast no wiem, że dużo osób się jara tymi klasami postaci, dużo dzieciaków pyta non stop, bo te klasy postaci, kiedy jakaś nowa, potem pograłem chwilę i im się znudzi, więc też twórcy myślę, że są zalewani tymi pytaniami, no i właśnie z tego powodu myślą, że ludziom się to podoba, no nie? Dobra, tu mamy buty i od razu z łączną odpornością, więc to jak najbardziej git. No i zobaczmy, plus 43 teraz, spoko, to tam się akurat nawet przypadkiem może wymieni. Dobra, tutaj cyk, no niestety musimy tak robić, bo jak widzicie, tych epików troszkę nam leci. No i dobra, to może jeszcze tą tyrankę Tacy spróbujemy ubić, bo na nią mamy nawet więcej procentów, aniżeli na tego protektora i... A, to ja źle w ogóle policzyłem, brakło nam troszkę do levela, ale bardzo malutko. No to jakby nam padła ta tyranka Tacy, to wbilibyśmy ten 378, więc w sumie odcinek mógłbym uznać za dość udany. No i dobra, i tak jak wam mówię właśnie, odpowiadając w ogóle na twoje pytanie, Leandero, jeżeli dobrze pamiętam, taki mieźnik, to po prostu ja nie jestem jakiś bardzo kreatywny, więc nowej klasy postaci ci nie wymyślę. Wiem, że są tam jakieś, dużo osób pytało, w sensie dawało takie sugestie, żeby na przykład zrobić jakąś klasę postaci, która tam wsysa HP jakiegoś przeciwnika, czy coś, no jest na pewno wiele możliwości, ale też tak jak mówię, na razie przystopowałbym z tymi klasami, chociaż i tak przez ostatni rok już tak naprawdę nowa klasa postaci się nie pojawiła, więc można by powiedzieć, że troszeczkę przystopowali. Ostatnią klasą nową to był druid, który pojawił się bodajże jakoś we wrześniu tamtego roku, więc już ponad rok żadna klasa postaci się nie pojawiła, ale generalnie przez ostatni rok za dużo kontentu nowego do tej gry dodanego nie zostało, więc no jakby no sami sobie musicie odpowiedzieć. Także to jest mój stosunek do nowych klas postaci. Ja bym zobaczył jakąś nową funkcję w grze, jakieś coś ciekawego, mimo że tych funkcji jest już naprawdę sporo, no to coś w tym stylu, aniżeli właśnie nową klasę postaci kolejną.
No i jeszcze jeden był taki dość ciekawy komentarz, tu już nie pamiętam niestety niku osoby, która zadała ten komentarz, ale to był taki dość prosty, na który się jakoś bardzo nie muszę rozwodzić. Odnośnie Tornada, pytałeś jakie są bloki pomiędzy Tornadem 500 a 1000, więc to ci zaraz mogę powiedzieć, i pytałeś kiedy to Tornado najlepiej robić, kiedy klikać. No generalnie Tornado najlepiej robić, nie wiem, no jak masz miejsce w ekwipunku, no bo jak sam widzisz jak ja robię, jak nie mam miejsca to go po prostu nie klikam, dlatego że właśnie między tym przedziałem 500 a 1000 to Tornado daje itemki, które są dość drogie i warto je zostawiać do wiedźmy, żeby po prostu było i tej wiedźmie oddawać i dostać dwa razy więcej golda za te itemki. Natomiast kiedy je robić? No na przykład jak był event wiedźmy, teraz na W50 właśnie na tym magu ja sobie zrobiłem coś takiego, że wiedziałem, że już mogę pokonać ten blok, bo takim największym blokiem, na którym myślę, że się najdłużej stoi, to jest silny ghoul, który jest tornadem 486, potem po nim jest 488, czyli tam kod w onucach bodajże on się nazywa, no i to też jest bardzo podobny do tego ghoula. Jak tego ghoula pokonamy, to kota pewnie też. No ale to są takie dwa najmocniejsze bloki, na których się naprawdę długo stoi. Tak jak między tym podziałem, o który ty zapytałeś, między 500 a 1000, raczej takich większych bloków nie ma. Zaraz ci tu powiem, bo jakieś są, to nawet na SF Toolsie można sprawdzić, bo SF Tools ma wyszczególnione te takie większe bloki właśnie w Tornadzie. Natomiast no, takich większych nie ma. Jak masz miejsce w ekwipunku, to sobie możesz to tornadko poklikać i potem poczekać, aż wiedźma wszystkie itemki od ciebie weźmie. Jak będzie event wiedźmy, tak jak teraz właśnie na W50, wiedziałem, że zrobię bardzo dużo tych tornad, jak już tego bloka pokonam 486, a wiedziałem, że event wiedźmy będzie niedługo, więc się wstrzymałem i na evencie wiedźmy zrobiłem chyba, nie wiem, ze 120 albo 130 tornad. Co za tym idzie, dało mi to dużo itemków i dało mi to również no dużo statystyk, nie? Co za tym idzie, bo wszystko mogłem właśnie do tej wiedźmy wrzucać. Tak więc, no chyba tak możesz to tornado robić. No nie wiem, to też ciężko, zależy jakim jesteś też graczem, czy grzybisz, czy free to play, czy coś, no ciężko ocenić. Jak ci wygodniej, tak po prostu sobie wtedy klikaj, nie? Tak to generalnie wygląda. Dobra, i to w sumie kończąc już ten temat, albo dobra, to już myślę, że tą tyrankę jeszcze spróbujemy na nią tak, no powiedzmy ze 100 grzybków, 150 może, jak się uda to spoko, jak nie to już dobijemy tutaj awkom na spokojnie ten level. No i właśnie tą tyranką możemy już zakończyć po prostu odcinek, bo to ostatni taki loch, na który jakieś tam procenty powiedzmy, że mamy. Właśnie, niedługo będzie też event zimowy, wiedziałem, że o czym zapomniałem wam powiedzieć odnośnie właśnie sprawy z grom związanych. Niedługo będzie event zimowy, więc będziecie mogli znaleźć sobie zimowe pety. Chyba od 1 grudnia już je można znaleźć, z tego co wiem, więc tak jak mówię, warto tutaj się wstrzymać. Warto już się przygotować na to, bo to będzie za dosłownie 2 dni, czyli chyba w środę jest pierwszy, dokładnie, w środę mamy 1 grudnia i już od środy bodajże będzie można te zimowe petki sobie zdobyć, więc to będą dodatkowe statystyki dla waszej postaci, jeżeli jakieś przejścia robicie, to będzie łatwiej to kliknąć, więc o tym pamiętajcie, bo to już niedługo powoli wchodzimy w ten taki świąteczny mood, nazwijmy to, jeżeli chodzi o gierkę. Niedługo pewnie będzie ta grafika, że w mieście będzie padał śnieg, więc no, tak jak mówię, bardzo w porządku rzeczy się będą działy. Ja osobiście lubię w gierkach, jak przychodzą święta, jakie są jakieś eventy świąteczne. No w sumie bardziej za dzieciaka lubiłem, teraz to jest takie, wiecie, spoko, że jest, ale tam jakoś no już jestem za stary po prostu, żeby się takimi rzeczami cieszyć. No i mamy to, miałem jeszcze 30 grzybków użyć, udało się, super. To od razu rozmontujemy. Co to jest za runka? Odporność na błyskawice, dokładnie, rozmontujemy, no i git, i zrobiliśmy w dzisiejszym odcinku praktycznie wszystko, co chciałem zrobić, więc jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony. Dobra, i tyle chyba z tego co mi się wydaje, także tak jak mówię, będzie ten właśnie tutaj na mapie miasta będzie ten śnieżek padał i będzie to na pewno bardzo, ale to bardzo ładnie wyglądało, jeżeli chodzi o tą naszą gierkę. Aha, jeszcze te bloki odnośnie Tornada, to już mogę ci powiedzieć, jakie tutaj mamy bloki. To jeszcze w ogóle sobie zapisałem, zaraz obejrzymy te wszystkie lochy, które dzisiaj zrobiłem. Poczekaj, wybiorę tutaj dla ciebie specjalnie, to możesz sobie sam na SF Toolsie sprawdzić, no ale już jak pytałeś, to ci powiem. Według SF Toolsa bloki, które są między 500 a 1000, to jest tak: 658, 711, 777, 830, od 867 do 877
siódmego, czyli w zasadzie 10 tornad pod rząd, to są to takie brudne nietoperze, to jest jakby je faktycznie tam dość ciężko pokonać. Później mamy 939, 947, 954, 962, 981, 990, 998, 9 i 1000. To według Septulsa są bloki, chociaż na przykład 1000, no jak dla mnie to nigdy nie był blok, to akurat jest zwiadowca, więc myślę, że ciężej jest ubić 999, bo to jest wojownik, aniżeli to ten właśnie tą szarą Shivę. No ale takie są według SF Toolsa bloki, no i na pewno coś w tym jest, więc tu tak kończąc kwestię właśnie tego tornada. Chyba wszystko, co miałem powiedzieć, to powiedziałem i możemy sobie zacząć teraz oglądać, jak dzisiaj pokonaliśmy te lożki, bo naprawdę zrobiliśmy ich dużo. Tutaj jeżeli chodzi o króla, to jak widzicie, tak to wyglądało. No tutaj Maguś coś zrobił, Barbar nie za wiele, Kunegunda tu widzę, że 3 krytyki, więc bardzo fajnie. No i my go tylko i wyłącznie musieliśmy dobić. Mieliśmy na niego ponad 2%, więc to jakby wiadomo, szkoda, że nam 60% z brońki nie dropło, zawsze to było dla Kunegundy, no ale trudno. Dobra, teraz mamy hakera Jana i zobaczmy, jak to wyglądało. No tutaj dwa potężne kryty. Na pewno ta broń z tym rozrzutem nam pomogła, bo jak widzicie, ten rozrzut jest kosmiczny. Więc no tutaj też na takich właśnie, na takie lochy, gdzie no on jak widzicie ma nie za wiele HP, ale też bije nas bardzo mocno, no to takie dwa krytyki z dużego rozrzutu były wystarczające. Dobra, zobaczmy teraz węża Midgardu, jak to tu z nim wyglądało. No on też jest dość ciężki, on na pewno też jest w strefie mroku blokiem, no ale tutaj to jest zwiadowca, więc no nie wyglądało jakby to było dość ciężkie do ubicia. No i teraz ten obrońca, zobaczmy, pierwszy nie krytyk z naszej strony, co ciekawe, drugi również nie krytyk, patrz. Trzeci krytyk dość mocny, 40 milionów, kolejny 50 milionów, no i ostatni za 70 milionów. Potężne buły, ale co ciekawe, nie waliliśmy samych krytyków, więc to też dość ciekawe. Tak jak mówię, no ale tutaj grunt, że udało się go kliknąć. No i potem niepalna, coś podobnego jak szara Shiva. Jeżeli pokonamy już obrońcę, to i ta niepalna nie jest dla nas jakimś dużym wyzwaniem. No i tak też było tutaj, chociaż tu zobaczcie, z nią same krytyki biliśmy. No ale pokonana tak czy siak. I dzisiaj zaweczki będziemy mogli już tego Posejdonga sobie złapać, więc to super. Brakuje nam tu niestety jeszcze Jęzogniksa. Musimy ukończyć portal, a do tego no to jeszcze troszeczkę niestety nam zejdzie. Więc zacząłem karmić tu w ogóle pirodliszkę, a potem jak dropnę Jęzogniksa albo coś wcześniej, to sobie po prostu, no raczej Rokitka, raczej pierwszy będzie Jęzogniks, aniżeli Rokitek, tak mi się przynajmniej wydaje, więc się po prostu do niego cofnę. To jakby myślę, że nie ma dużego znaczenia z racji tego, że no i tak wszystkie pety musimy dokarmić do 200, PvP to i tak jest RNG, więc to tam nie ma znaczenia. Tak więc, tak jak wam mówię, no po co tracić, po co odkładać jedzenie i tracić te 3 karmienia, jak już możemy pirodliszkę karmić codziennie 3 razy, jeżeli mamy jedzonko, potem się cofnąć do tego i tego, zacząć karmić. Może w PvP coś tam będziemy odstawać, ale koniec końców liczba jedzonek będzie utrzymywana, nie? A tak jak mówię, PvP i tak jest, no jeżeli chodzi o pupile, no to dość stawiane pod znakiem zapytania. No i dobra, teraz mamy tyrankę Tacy, czyli kolejny zwiadowca. Nie jest jakoś mocno, jeżeli chodzi o HP, trudnym przeciwnikiem, no ale bije na pewno sporo. Barbar za wiele nie zrobi. Zobaczmy Magusia, 26 milionów i 38, ok, Maguś fajne kryty, 120 milionów. No i tutaj Kunegunda, bardzo dużo zrobiła. My ją musieliśmy tylko dobić, nawet jeden zwykły cios wystarczył, w sensie jeden krytyk i jeden zwykły. No i ok, tak to wyglądało. Jeżeli chodzi o to, co się podziało tu na Magu, to nie za wiele. Budujemy sobie już 19 akademię, potem myślę, że chyba nawet i tą kopalnię od razu pójdę. Miałem skarbiec, ale powiem wam szczerze, że chyba tą kopalnię pójdę do 20, żeby już tego to jajo, tego tyrka znaleźć, żeby już to mieć z głowy, i dopiero potem ewentualnie skarbiec, no jeszcze pomyślę. Tu z tą twierdzą to jest akurat sporo zagwostek. Mamy już przygodomat na poziomie 15, więc teraz go zbieramy do 393 poziomu, mamy trenera gladiatora 15, no to już dawno, a rękę, tak jak wam mówiłem w ostatnim odcinku, Menadżera areny już nie rozwijam. Tutaj jeżeli chodzi o aurę, no to 16. Także tak to po prostu wygląda. Gildyjka tak, ostatnio troszeczkę pozyskaliśmy nowych graczy i troszeczkę się tu odbiliśmy. Potrafimy nawet nieraz wygrać z Halls albo z Dead Wally. Wczoraj przez chwilę nawet byliśmy na 4. miejscu, więc no jakoś to powiedzmy wygląda. Tyle, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów i na Twitcha, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!